Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 12 werset. Nowy rok, nowa droga. Australijska osławiona Góra Czarów kusi wielu turystów swoją tajemniczością i ciągnie ich w głąb niemiłosiernie gorącej pustyni. Jak garb wieloryba wyłania się z równiny, aby rozpocząć wieczorem niesamowity pokaz. Na początek swej zabawy w kolory mieni się na czerwono-fioletowo, przechodząc potem w odcienie brązu, aby wraz z nadejściem zmierzchu zaprezentować się w płowym, ziemistym kolorze piaskowca. Góra Uluru, jak nazywają ją rdzenni mieszkańcy Australii, znana jest również pod nazwą Ayers Rock. Wielu turystów nie zadowala się samym podziwianiem piaskowcowego kolosa, lecz posiada ambicje, aby się na niego wspiąć. Aby tego dokonać, trzeba zaopatrzyć się uprzednio w porządne obuwie i litr wody na godzinę dla każdej jednej osoby. Nawet jeśli pierwsze parę metrów trasy robi naprawdę łagodne i wręcz zapraszające wrażenie, to jednak Uluru ma swoje zakątki, pułapki. Tablice pamiątkowe u stóp góry są tego niezaprzeczalnym świadectwem, a jednocześnie przestrogą dla wszystkich lekkomyślnych turystów. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tych nieszczęśnikach uwiecznionych na wspomnianych już tablicach. Co pomógł im kolorowy prospekt podróży i nadziana kieszeń? Co pomogło, że śliskie zbocza góry zabezpieczone były łańcuchami? Ludzie ci zboczyli z pewnej drogi, woleli obrać bardziej ryzykowną, intrygującą i pociągającą, odpowiadającą ich wyobrażeniom drogę o tragicznym końcu. Również i na naszej drodze życia znajduje się wiele takich szyldów ostrzegających. Nasz werset biblijny jest jednym z nich. Ludzie, którzy widzą sens swego życia w rozkoszach i samorealizacji, rzucają się prosto w ramiona śmierci pod każdym względem. Tęsknota za prawdziwym, spełnionym życiem, owszem, ale tylko na prostej drodze z Bogiem i tylko z Panem Jezusem Chrystusem. Na tę podróż o pewnym i cudownym celu nie zapraszają kolorowe prospekty, lecz Biblia, żywe Słowo Boże. Kto kroczy swą drogą z Jezusem, ten doświadcza Jego cudownych darów, Jego pociechy i wzmocnienia. Co prawda i na tej drodze są strome zbocza, ale osiągnięcie celu jest pewne, zagwarantowane przez Zbawiciela i Zwycięzcę nad śmiercią, Pana Jezusa Chrystusa.